Witajcie w podcaście Tennis Talk. Z tej strony ponownie Sandra Zaniewska. Dzisiaj ze mną Michał Przysiężny. Cześć, witam wszystkich. Michał, zastanawiam się, od czego zacząć. Czy polski Federer, czy była 57. rakieta świata? Chyba jedno z drugim idzie w parze. Dla mnie to ten przydomek polski Federer to jakoś nie działa jakoś deprymująco, czy nie wiem, czy lepiej z tym nie czuję. Po prostu pan Wojtek Fibak kiedyś mnie tak nazwał, więc zostawiam to swojemu biegowi. Niech to, kto jak chce, może mnie nazywać. Ja jestem Michał Przysiężny i z tym jest mi dobrze. Z tym chyba najlepiej, co? Tak. Tak. Skończyłeś grać zawodowo około rok temu i tak naprawdę od razu powstała Przysiężny Tennis Academy, którą się teraz zajmujesz. Bardzo szybko, przynajmniej z mojej perspektywy. No tak, to było też może nie tak do końca szybko, bo ja już przez ostatnie dwa lata praktycznie niedużo sam grałem. Miałem operację Achillesa na początku 2017, więc dwa lata byłem w domu, nic nie robiłem. Próbowałem coraz wrócić, rehabilitować się, więc byłem coraz na miejscu, mało jeździłem. Potem miałem przygodę prawie roczną z Karoliną Woźniacką, dużo wyjazdów. Potem sam chciałem wrócić do swojego grania. Trenowałem przez pół roku, grałem jakieś parę turniejów, ale to już nie było to. I przez trzy miesiące potem się przygotowałem do swoich turniejów, zagrałem ostatni turniej, więc praktycznie cały czas miałem wolne, potem trochę wakacji, 2-3 miesiące, więc trzeba coś w życiu robić, więc stąd ten pomysł na tak szybkie działanie. Do Karoliny i do kontuzji jeszcze bym chciała wrócić później, ale teraz mam takie pytanie, czy zawsze myślałeś o tym, że po swojej karierze zawodniczej pozostaniesz w tenisie i chciałeś otworzyć coś swojego? Wiadomo, wcześniej jak byłem zawodnikiem, to nie myślałem o tym, bo nie wiedziałem też, jak mi się kariera potoczy, ile lat będę grał. Myślę, że jakbym troszeczkę inaczej pokierował swoją karierą, mógłbym grać spokojnie jeszcze w debla przez parę lat, ale nie zdecydowałem się na wcześniejsze granie w debla, potem bez rankingu jest to dosyć ciężkie. Teraz miałbym wrócić na jakieś mniejsze turnieje, budować ranking od zera, więc byłoby to na pewno mega ciężkie, więc zdecydowałem się na taką drogę. A jak ta akademia teraz wygląda? No bo tak naprawdę jeszcze nie cały rok, prawda? Istnieje? Tak, to jest gdzieś tam od listopada. Od listopada, no tak. To właściwie pół roku. Tak. Jak to wygląda u ciebie z trenerami, z zawodnikami? Czy jesteś ty jedyny trener jak na razie, czy masz więcej osób już w swoim teamie? Jest tutaj więcej osób, tylko praktycznie przez ten koronawirus troszeczkę wszystko się przystopowało. Przystopowało, tak. Nie można było trenować, dopiero zaczniemy trenować niebawem, więc tutaj trzeba trochę cierpliwości. Wszystkie treningi z dziećmi zostały wstrzymane, więc myślę, że od tego 4 maja ruszą też zajęcia z dziećmi. Miałem też swoich tutaj pomocników do pracy z dziećmi, ale też wiele treningów ja prowadziłem z dziećmi, praktycznie z 80%, 70%. Czasami jak gdzieś wyjeżdżałem, to zastępowali mnie na wszystkich treningach, ale tak to staram się być i uczestniczyć nawet w tych treningach z dziećmi. A jak się z tym odnajdujesz w trenerstwie? Fajnie. Wiadomo, mam też tutaj dwóch, trzech z takich swoich zawodników troszkę starszych, tylko oni są już na poziomie powiedzmy tam 17-18 lat, więc mają już swoje przyzwyczajenia. Wiadomo, że technikę w takim wieku już troszeczkę ciężko poprawić, gdzieś tam trzeba walczyć, ale nie jest to łatwe, bo zawodnicy w takim wieku już mają mocno zakorzenione względy techniczne, więc tutaj pracujemy, ale wiadomo, że bardziej już nad tym jakby rozwijaniu tenisa, a nie na technice. A jakie masz marzenia jako trener? Czy wolałbyś pracować na przykład z zawodnikami od małego, od samego początku, kogoś wychować i naprawdę, żeby ten zawodnik, nie wiem, spełnił swoje marzenia, wszedł do setki, może wygrał szlema, tak jak każdy zawsze o tym marzy, czy wolałbyś pracować już na przykład z juniorami, ze starszymi zawodnikami? Nie, myślę, że to byłaby fajna rzecz, poprowadzić kogoś od naprawdę od małego, powiedzmy od tego 8-9 roku życia. Myślę, że to jest taki odpowiedni moment, bo takie dzieci właśnie w 5-6 lat jeszcze nie za bardzo, nie można się z nimi dogadać jeszcze, robią co chcą na treningach, więc dla nich jest to głównie zabawa. A takie dzieci już 8-9 lat, tak jak ja zacząłem, można powiedzieć, praktycznie od 9,5, jak miałem, więc w sumie późno, ale
jak przykład pokazuje, można spokojnie jeszcze grać w miarę dobrze w tenisa, więc chciałem bardzo stworzyć właśnie takiego zawodnika od podstaw, nauczyć go wiele rzeczy tych, które jak gdzieś tam się dopiero później dowiedziałem, sam do wielu rzeczy doszedłem, nikt mi nie pomaga właśnie jak byłem młodszy, więc na pewno mam dużą wiedzę i chciałem przekazać właśnie od początku, żeby ci młodzi wiedzieli co i jak. Od początku do końca. No właśnie, to jest też ciekawe, bo ja na przykład jak zaczynałam pracować jako trenerka, bardzo często nie wiedziałam, jak sobie poradzić z niektórymi zagadnieniami, ale wiedziałam na 100%, jak sobie z tym nie poradzić właśnie dzięki tym moim doświadczeniom z różnymi trenerami, które wtedy były dla mnie bardzo frustrujące, ale z perspektywy czasu no, spojrzałam na to właśnie jak, okej, może to były błędy, ale dzięki temu też wiem, jak niektórych rzeczy po prostu nie robić z zawodnikami. Czy ty też tak patrzysz na swoje doświadczenia poprzednie jako zawodnik? Tak, na pewno staram się. Czasami umiem wejść w skórę tego zawodnika i czasami wiem, że jak on ma słabszy dzień na treningu, to wiem najczęściej dlaczego tak jest i staram się z nim porozmawiać, że są takie dni, nie trzeba się denerwować, po prostu trzeba w tym dniu skoncentrować się na czymś innym, na to, co możesz kontrolować, a nie na tym, co ciężko ci skontrolować, bo ci to nie będzie wychodzić za bardzo, więc pracujemy wtedy nad rzeczami bardziej, nawet trzeba to czasami potraktować jako wyzwanie, że okej, jest ci słabo, to ci nie pasuje, tamto nie pasuje piłki, ale podejść do tego jako wyzwanie. Tutaj młodzi tego zupełnie nie rozumieją i mówią, jak nie, no, takich piłek nie ma na turnieju. Ja mówię, pojedziesz na turniej, będziesz grał w Futures w Turcji, w Tunezji, to zobaczysz, dostaniesz 3 piłki na 2 tygodnie stare i będziesz musiał nimi trenować, więc tutaj, że masz troszeczkę starsze piłki na treningu, to jest nic jeszcze, więc młodzi tego zupełnie nie rozumieją, ale im trzeba to właśnie przekładać do głowy. A czy to się zmieniło? Myślisz, że teraz młodzi tego nie rozumieją, ale jak ty byłeś młody, no to chyba wtedy często trenowaliście starszymi piłkami, warunki nie były takie dobre, często było zimno na hali. Ja przynajmniej to pamiętam, jak trenowałam o 8 rano, wchodziliśmy na halę, a tam było mniej niż 0 stopni w zimie, na balon jeszcze u mnie i tak naprawdę nikt nie narzekał, no bo nie było innego wyjścia. Teraz chyba wygląda to trochę inaczej, mamy trochę więcej możliwości, czy jak to? Tak, na pewno teraz przede wszystkim wydaje mi się, jest łatwiej o wszystko, jest więcej kortów, więcej trenerów, przede wszystkim jest inna mentalność tych młodych zawodników, bo na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że przez ostatnie tam 20 lat było paru zawodników w setce, było dużo dziewczyn w setce, było deblistów dużo w setce, więc wszystko jest jakby mentalnie, wszystko jest bliżej, a nie tak jak kiedyś, że jak ja wchodziłem do jakiegoś tam grania profesjonalnego, to ostatnim zawodnikiem był Fibak 40 lat temu, więc to wszystko było takie, jakby teraz ktoś chciał wejść do formuły pierwszej, więc teraz jest wszystko dużo łatwiej, dużo tak można powiedzieć namacalnie. Tu ludzie przychodzą, na przykład potrenują sobie ze mną, wiedzą, że byłem 50, grają, zagrałem jakiegoś tiebreaka, na przykład wygra ktoś ze mną tiebreaka, to już wiadomo, jest dużo, mówi, czemu ja nie mogę i to już jest dużo, dużo większy krok do przodu niż 2 lata treningów moich tam kiedyś. Mhm. Tak mi się wydaje. Po prostu inne myślenie. Tak, tak. Jednak w tenisie no, sama wiesz, że mentalność, pewnie, ja bym tak powiedział, że 80% sukcesu. Samo nastawienie, wiara w siebie, a bez jakichś takich namacalnych dowodów jest dużo ciężej. Czy myślisz, że to nastawienie, wiara w siebie, mówisz, że to jest 80% sukcesu? Ja się z tym zgadzam, na pewno na wysokim poziomie. Czy tak samo to wygląda u młodszych zawodników, u juniorów, u na przykład zawodników do lat 12-14? Myślisz, że to też jest aż tak ważne? Sprawa mentalna? Mhm. No na pewno, chociaż tam według mnie to w ogóle nie ma znaczenia, kto wygrywa do 12, do 14 lat. Ja bym nawet powiedział, że ci, co wygrywają do 12, do 14 lat, to najprawdopodobniej nie będą grać dobrze w tenisa, bo w takim wieku dla mnie wystarczy, że dziecko dobrze biega i przebija balony, a drugie na przykład grając przyszłościowo, bardziej uderzając piłkę, starając się wygrywać punkty, no nie ma szans wygrać z dzieckiem, które będzie biegać i przebijać balony. A ja za 2-3 lata to dziecko, które przebija, biega, boi się uderzyć, już nie będzie wygrywało z tym takim odważniejszym stylem gry. No i tak mi się wydaje. W moim przypadku też tak było w mojej kategorii wiekowej. Ci, co wygrywali do 12, do 14 lat, potem nie grali za dobrze w przyszłości. Czyli tak ważna jest koncentracja na rozwój tych młodych zawodników. A jak to wygląda z rodzicami? No bo bardzo często rodzice chcą, żeby... To znaczy,
bardzo często rodzice nie znają się na tenisie i im jedynym wykładnikiem jest to, jak dziecko gra, im jedynym wykładnikiem jest to, czy wygrywa, czy przegrywa. Szczególnie tak? W wieku 6 lat. To już tutaj miałem parę afer z rodzicami, oczywiście. Już tutaj parę współprac zostało zakończonych, bo jeżeli rodzice przychodzą w wieku, mają dziecko w wieku 5-6 lat i oczekują, że one nie serwuje tak, że one już mogą lepiej serwować. A ja mówię, że to nie ma znaczenia. Mówię, dziecko jest takie, niektóre w wieku 6 lat jest takie, drugie jest takie, jest mniejsze rączki, ma mniej siły i nie jest w stanie serwować takiego, jakiego rówieśnik, bo dzieci się różnie rozwijają. No i potem rodzice mają pretensje do dziecka i do mnie, że ja z nim tego nie trenuję, dlaczego on z miejsca gra, on powinien już biegać, bo inne dziecko w tym wieku biega i gra z biegu. Czyli wiedzą lepiej od ciebie. Tak, ja mówię, że to nie ma znaczenia w ogóle. Jak może to dziecko grać z biegu, jak jeszcze z miejsca nie potrafi dwa razy w piłkę trafić? To po co ma biegać i odbijać? No tak jakby ktoś nie umiał chodzić i ktoś kazał mu skakać przez płotki. No to dla mnie się to mija z celem, więc tutaj dzieci, czasami rodzice są trochę w gorącej wodzie kąpani, nie mają w ogóle cierpliwości, ale rozumiem, no płacą, wymagają, chcą jak najszybszych sukcesów, tylko dzieci w wieku 6 lat, ja mówię, no tak naprawdę mówię, nie mówię tam, mówiłem raz do jednej takiej mamy, mówię, że to nie ma znaczenia, mówię, nawet jakby dziecko miało zacząć serwować w wieku 10 lat, to i tak jak dobrze zostanie pokierowane, to i tak będzie bardzo dobrze serwować. No, nawet ja na swoim przykładzie wiem, ja zacząłem serwować, miałem 11 lat. I co? I serwowałem, no to chyba da się. Nie trzeba siać paniki, że dziecko nie serwuje w wieku 6 lat, to już nie będzie do końca życia serwowało. No ale to są niektórzy tacy rodzice. Więc tutaj jest ciężki temat, ale staram się takich rodziców szybciutko odłączać, żeby było spokojnie. A czy da się takich rodziców edukować? Myślę, że ciężko. Myślę, że ciężko. Myślę, że to musi być rodzic od razu, mieć duży luz do tego, wiedzieć, że to jest przede wszystkim w wieku od 6 do 10 lat, to jest później, nawet od 6 do 12 lat, ja bym powiedział, to jest zabawa, to ma być przede wszystkim duża przyjemność, ma dziecko to lubi z uśmiechem, tak, w ogóle się nie nerwować niczym. Potem dopiero jak zaczynają się jakieś turnieje, 12-14 lat, dopiero potem może być jakieś tam światełko w tunelu, że dziecko może dobrze grać, a tak to przede wszystkim zabawa i dobre granie kiedyś to musi wyjść jakby, wydaje mi się, tak trochę nieoczekiwanie, a nie, że ktoś się nastawia w wieku 6 lat, że będzie mistrzem świata, bo jak taka, to już jest ciężko. Szybko się można wypalić też w taki sposób, no, prawda? Tak mi się wydaje. Okej, gadamy o dzieciach, a co by było, jakbyś dostał propozycję od zawodnika z ATP albo WTA, na przykład setki? Czy byłbyś tym zainteresowany? Na razie nie. Na razie nie chcę jeździć po turniejach, chcę siedzieć na miejscu. Dużo się w życiu najeździłem i na razie wolałbym skoncentrować się tutaj na pracy na miejscu. Mam tu swoich 2-3 zawodników. Codziennie śpię w tym samym łóżku, więc to co są jest dla mnie. Prawda? Tak, to są dla mnie ważne rzeczy i na pewno nie mówię, nie wiem, co będzie za 5 lat, ale na razie nie. Mhm. A co już za 5 lat, zmieniasz zdanie. ATP czy WTA? Na pewno łatwiej się pracuje z facetami. Z dziewczynami jest ciężka robota. Dużo więcej humorów i tego wszystkiego dookoła. Ale no, na razie, jakbym miał do wyboru zawodnika 20 na świecie z ATP, 20 z WTA, no to na pewno wziął ATP. Jak w takim razie. Ja jestem tego ciekawa sama, no bo wiadomo, ja mam tylko doświadczenie z dziewczynami, z WTA, tak samo ja grałam. I zawsze się zastanawiałam, jak to jest, jak inaczej się pracuje z mężczyznami. Co, wiadomo, tak jak mówisz, u kobiet, no często są te humory, z którymi trzeba sobie radzić i trzeba do nich też umiejętnie podejść. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważna cecha, którą trener na WTA musi mieć tak naprawdę, bo bez tego no długo tam nie pożyje. Jak to wygląda u mężczyzn? Co w takim razie jest... Nie ma humorów. Czy autentycznie można się skupiać stricte tylko na tenisie i na takich zagadnieniach? Czy jak to wygląda w porównaniu do kobiet? No na pewno jest bardziej tak... bardziej jest taka normalna relacja między trenerem a zawodnikiem. Najczęściej jest to taka relacja
przyjacielska, kumpelska, więc można sobie o wszystkim rozmawiać i nawet na treningu można sobie pozwolić na trochę więcej luzu, uśmiechu, kiedy jest praca, to jest praca, ale też można się uśmiechnąć, pożartować, a u dziewczyn jest trochę to bardziej wszystko tak emocjonalnie. Wspomniałeś o tej kontuzji, zerwałeś na Achillesa, prawda? Nie, to miałem tylko trzy zwrotki, pięta, Haglunda, jeszcze nie pamiętam. Aha, ale tak się tak zajęło, to no, nie, dość długo. Nie, nie, idąc na operację słyszałem opinię, że 3 miesiące i gram. I to ja mówię, super. Wtedy to było tak, że poznałem dziewczynę przed turniejem w Wrocławiu, zrobiłem finał. I ta noga już mi dokuczała 2 lata, już bolała mnie mocno. No dobra, poznałem dziewczynę, opuściłem za 3 miesiące w domu. Zrobię operację i będzie okej. Okay. No ale z 3 miesięcy się zrobiło 1,5 roku. I co, że zbolało, więc dla mnie się trochę podmotwało. Jak ciężkie było poradzenie sobie właśnie z tym, że no spodziewałem się, że to będzie krótko, będzie 3 miesiące, a okazało się, że to będzie 1,5 roku. Czy uznałbyś to za takie największe wyzwanie w swojej karierze, żeby sobie z tym poradzić, czy nie było tak źle? Chodziłem codziennie na rehabilitację, na parę godzin dziennie. Było to mega frustrujące, tym bardziej, że zacząłem grać już gdzieś tam w czerwcu, próbowałem coś odbijać, potem jak to nie jest, że mówię, nie no, trzeba jechać na turniej, jak zobaczę punkty, to mi nie ból, będę grał z bólem, trochę przestanie, ale to było wszystko takie złudne. Gdzieś tam próbowałem jednym turniej zagrałem, bo pod koniec roku, po pół roku do operacji, to przestałem znowu grać. Po 2 miesiącach znowu jakiś jeden turniej spróbowałem, więc to była taka trochę walka. No i potem zdecydowałem się, że na razie nie ma sensu wygrać, bo to bierze po turnieju, wydaje pieniądze, a nie jestem w stanie z kimkolwiek wygrać, po prostu jestem gdzieś z tych daleko. Więc podjąłem pracę z Karoliną. No, ale nie chciałem też tego tak zostawić, bo gdzieś tam nawet jak mówię, jak przyjeździłem do turnieju, widziałem innych zawodników. Znowu było coraz lepiej. I postanowiłem, że od końca roku, że od początku roku zacznę grać. No, ale się wtedy zmieniły te przepisy, parkingi, więc było mi też dużo ciężej. Nie było eliminacji w żadnych challengerach, więc mogłem grać tylko challengery głównie, gdzie wiadomo, jak nie grasz 2 lata praktycznie i masz coś na turnieju głównych challengerów, bez żadnej eliminacji. Potem miesiąc przerwy, bo się nie ma pani nigdzie. Znowu zaganiłem turniej, to znowu miesiąc przerwy. Więc nie było ciągłości grania, a w tym dzisiaj nie ma takiego grania. U mnie tak było zawsze, że jak mało meczy grałem, to był problem. Jakbyś miał poradzić coś zawodnikom, którzy też znajdują się w podobnej sytuacji, wiesz, cały sezon jest wyjęty z grania, zaczynają tak naprawdę od samego początku. Co jest najważniejsze w tym czasie, gdzie no nie mogą się rozwijać pod względem tenisowym? Jak ty wykorzystałeś ten czas? Czy ten czas dał ci coś, co potem mogłeś wykorzystać? Co sprawiło, że na przykład łatwiej ci się grało na korcie? Szczerze to ja zawsze po kontuzjach wracałem bardzo długo i mozolnie. Nigdy nie potrafiłem wrócić po przerwach. Szybko, bezproblemowo, zawsze mi to długo zajmowało. Niektórzy zawodnicy bardzo szybko wracają do dobrej gry, tak jak Jurek Janowicz ostatnio, nie grał 2 lata. Zagrał tam 2-3 turnieje, wygrał od razu mecz z gościem z pierwszej setki, finał challengera. Bardzo szybko mu to przyszło. Ja sobie z tym dużo gorzej zawsze radziłem. Zawsze dobrze grałem, jak zagrałem bardzo dużo turniejów, meczów pod rząd, turniejów, więc dopiero wtedy. Tutaj, no co, no ciężko. To myślę, że to jest taka indywidualna sprawa. Niektóry zawodnik szybko wraca po kontuzji, niektóry wolniej. To myślę, że to ciężko mi jest cokolwiek doradzić. A jeszcze wracając do twojej kariery, jeżeli mógłbyś przez nią przejść po raz kolejny, ale była jedna, dwie rzeczy, które byś zrobił inaczej. Czy masz takie rzeczy, które naprawdę się rzucają w oczy, że od razu możesz pomyśleć, ok, to jest właśnie to, co zrobiłbym inaczej? Na pewno nie grałbym, nie pojechałbym do Hiszpanii, do Akademii, bo z moim tenisem w ogóle nie powinien nigdy w życiu wchodzić na kort ziemny. Powinien grać dużo więcej na kortach szybszych i
dopiero zacząłem to wykorzystywać gdzieś w wieku 25-6 lat. Zacząłem grać tylko na betonach, na szybkich nawierzchniach. A w młodości potrafiłem jeździć w styczniu do Ameryki Południowej, grać challengery, trenować w Hiszpanii w grudniu na zewnątrz, na ziemi, więc to były takie, myślę, nie za bardzo trafne decyzje, ale też z drugiej strony te treningi w Hiszpanii też mnie nauczyły ciężkiej pracy. Też poznałem też schematy hiszpańskiego tenisa, więc myślę, że jakichś dużych błędów na pewno nie robiłem, ale myślę, że parę takich zmian odnośnie samych nawierzchni, wyboru turnieju mógłbym podejmować lepsze. Mm-hmm. Jeszcze takie pytanie, wrócę jeszcze na chwilę do rodziców, bo wydaje mi się, że nie wiem, czy to jest tylko u nas w Polsce, wydaje mi się, że pewnie wszędzie na świecie, ale no bardzo często rodzice wywierają dużą presję na zawodnikach. Jak to było u ciebie? Czy też tak to wyglądało u ciebie na samym początku, jak jeszcze się bawiłeś tym tenisem? Nie, ja miałem duży luz u rodziców, zawsze mnie rodzice bardzo wspierali. Tato mnie woził wszędzie, po całej Polsce, od 12 roku życia do 18 roku życia, tam może 17 bardziej. Woził mnie wszędzie, wszystko mi zawsze pomagał, ale nigdy nic nie wymagał jakoś ode mnie, że nigdy nie czułem jakiegoś tam ciśnienia z jego strony, że muszę wygrać coś tam, więc... A czy sam sobie dawałeś to ciśnienie? Ja sobie trener mi dawał ciśnienie, plus ja sobie też. A też dawałem czasami aż za duże ciśnienie. I też na pewno patrząc z mojej kariery, to zmienił mi jedną rzecz, że za długo we mnie siedziały jakieś tam porażki. Potrafiłem chodzić z truty i tydzień czasu, jak przegrałem jakiś mecz. Naprawdę? Tak. To takie damskie bardziej, wydaje mi się. No, ale ja przeżywałem strasznie porażki, nie potrafiłem tak zostawić z tyłu na drugi dzień i ogólnie ja się jeszcze budziłem przez 3 dni z kacem moralnym, takim mentalnym kacem, jak przegrywałem mecze. No, ciekawe. Wiem, że to nie jest dobre, bo trzeba po prostu, w tenisie jest to dobre, że co tydzień można praktycznie grać nowy turniej, nowy mecz, a nie jest tak jak w lekkiej atletyce, jedne zawody na pół roku, więc to jest dobre w tenisie, więc trzeba po prostu olewać, jak się przegra, i iść na trening i dalej. Czy były jeszcze jakieś inne takie wyzwania mentalne? Bo właśnie obserwując ten tenis męski, no teraz wiadomo, najlepsza trójka, która jest już na topie od bardzo długiego czasu, u kobiet jest zupełnie inaczej. To się zmienia bardzo szybko. Tak naprawdę każdy może wygrać z każdym i nie ma takich osób, które no, były na topie i widać, że są i nikt ich nie może tknąć. U mężczyzn mamy Nadala, Federera, Dziokowicza. Co u nich jest takiego, że pozwala im tam cały czas być? I dlaczego tego nie ma u kobiet może też? No to myślę, że też ich tenis jest okej. Oni na pewno są bardzo silni mentalnie, są też stabilni, nie są rozchwiani. Tak jak wielu jakichś tam innych tenisistów, którzy też są bardzo dobrzy, ale gdzieś tam mają spadki motywacji, nie grają dobrze, nie koncentrują się, oni potrafią się koncentrować przez wiele, wiele lat. No, ale też ich tenis jest, wydaje mi się, dużo, dużo wyżej niż nawet zawodników tam 5, 6, 7 w rankingu. No, więc tutaj też tenis, ich technika, czucie, sprawność, plus do tego głowa, to wszystko, taka kombinacja jest zabójcza i oni mają straszną po prostu przewagę nad zawodnikami 10, 20, 30. Czy myślisz, że po tym jak oni skończą grać i będziemy mieć tą młodą generację tenisistów, czy tam też będzie taka mocna, na przykład trójka albo czwórka? Na razie nie widzę takich silnych, silnych graczy, ale na pewno są też bardzo ciekawi, tak jak Kyrgios czy Zwierzę już nie tak bardzo, ale Tsitsipas to są tacy bardzo też fajni zawodnicy do oglądania, więc na pewno będzie ciekawie, ale żeby aż była taka dominacja przez tyle lat paru zawodników, to nie wydaje mi się.
Czyli jednak no, to oni sprawiają takie wrażenie, że coś tam jest, co oni mają coś, czego inni nie mają, ale tak naprawdę nie, no, to tak jest chyba taki fajny balans po prostu różnych czynników, które się na siebie składają i współgrają przez tak długi okres czasu, prawda? Tak, tak. No i też przede wszystkim kontuzji, bo okej, mieli jakieś tam małe kontuzje, ale to były takie kontuzje praktycznie dopiero teraz Federer, jakiś tam rok temu, dwa lata temu miał kontuzję, przez 35 lat nawet nie zszedł chyba nigdy z kortu. To też jest sam taki wynik, że nigdy nie skreczował meczu. To jest niewiarygodnym osiągnięciem. Jasne, no to jest niesamowite i na pewno... Dla mnie takie wyniki, co on ma jakieś tam rekordy, nie wiem, 50 razy ćwierćfinał pod rząd w Wielkim Szlemie, to są chore liczby. Zawodnikowi jak się raz uda być w ćwierćfinale, To jest, a gość był 40 razy, widziałem takie coś, czyli tam przez 10 lat był minimum w ćwierćfinale, była taka statystyka raz. Tak. To jest, albo chyba 30 razy w półfinale. To są takie liczby w ogóle, że ciężko... Ciężko w nie celować. Tak. Na przykład teraz powiedzieć takiemu Timowi, że on ma mieć chociaż przez 5 lat półfinał ma być co roku, każdego szlema. To jest niemożliwe. Żadnych szans. Nie ma szans. Ale czy wydaje ci się, że będzie to też takie ciężkie, dlatego że właśnie nie będzie tych takich trzech osób, czy trzech, czterech zawodników dominujących i ten tenis będzie na naprawdę podobnym poziomie, więc oni się będą, no, można powiedzieć, raz jeden wygrywał, raz drugi? Znaczy wydaje mi się, że ci zawodnicy, którzy teraz znam, no to Tsitsipas, Zverev, to oni nie są na tyle dobrzy, żeby trzymali tak cały czas ten poziom mega wyższy od wszystkich innych zawodników. Zawsze się znajdzie ktoś, będzie miał dzień konia i wygra z nim jakiś jeden mecz. Tak mi się to wydaje. Nie widzę ich, że są nie do pokonania, tak nie do dotknięcia. Są tak jak Federer czy Okowicz nadal praktycznie w każdym szlemie. Tam się musi coś strasznego wydarzyć, żeby przegrali jakiś mecz do tego ćwierćfinału czy półfinału. Czy sam fakt tego, że na szlemie gramy best of five, ma na to wpływ? Na pewno, bo dużo ciężej jest wygrać mecz z takim bardzo dobrym zawodnikiem w 5 setach. W 2 setach jeszcze set tam, sama wiesz, no wyjdziesz na seta, gość troszkę zaspany, wygrasz seta, no i drugiego seta już też możesz wygrać, bo już nerwy, coś tam, a już mimo, nawet jak będzie 2-0, to tam można wielokrotnie wyciągali, rzadko mieli 0-2 tak naprawdę, ale kiedy było gdzieś tam 0-2, to jeszcze praktycznie jest 50-50. Mhm. A jak u mężczyzn, bo to jest też ciekawe pytanie, sama jestem zainteresowana tym. Wszędzie są turnieje best of three, nagle 4 szlemy best of five. Jak, czy przygotowania są inne przed tymi turniejami? No bo wiadomo, chodzi o to, musicie być o wiele bardziej no sprawni, tak? No bo te mecze są o wiele dłuższe. Jak u ciebie to wyglądało? Czy przygotowywałeś się inaczej? Znaczy na pewno coś było inaczej, tak mi się wydaje, tylko jak? Ja powiem szczerze, że ja jakoś inaczej się nie przygotowałem. Po prostu może treningi były... Nie wiem, bo zawsze w grudniu był taki ciężki, więc wiadomo, była Australia, to każdy się przygotował do Australii. Ale też trenowałem z wieloma zawodnikami i te treningi nie były jakieś nagle po 5 godzin. Nikt nie robi nagle treningu po 5 godzin. Po prostu troszeczkę może więcej na fitnessie się robiło, ale też wydaje mi się, że faceci są troszkę silniejsi od kobiet, wiadomo, i są w stanie grać te 4-5 godzin. No ale wiadomo, jest ciężko, no ja coś nie będę powiadał na temat 500-tówek, bo nigdy nie wygrałem 500-tówki. Ale grałeś. Grałem parę, ale wszystkie przegrałem. Wszystkie przegrałem. Mogłem parę wygrać, szczególnie w Davis Cupie. Parę mogłem wygrać, ale no jest ciężko, wiadomo, to już tak się długo robi. Też mentalnie jest męczące, bo ja chyba grałem też ten najdłuższy mecz w Davis Cupie, tam 4,50. Przegrałem z Nieminenem, potem za 2 dni grałem z Kontinentem 4,30, też przegrałem w 5, więc to jest bardzo długo, ale tak naprawdę jeżeli jest dobry mecz, to leci nie wiadomo kiedy i jest taki. No, jak z Federerem trenowałem przez 10 dni kiedyś w Dubaju, to trenowaliśmy codziennie 4 godziny, jeden trening tenisowy 4 godziny, to było przed Doha Australią. No i 4 godziny trenowaliśmy. No i tak samo wytrzymywałem tak jak on.
On tylko, że on potem, on wygrywa mecze w 1,5 godziny, więc jemu te 4 godziny są potrzebne. Czy te treningi, ten czas, który spędziłeś z Federerem w Dubaju, podbudował cię? Dał ci większą motywację? Czy też coś wyciągnąłeś z tego, z tych treningów? Czy było coś nowego dla ciebie? Na pewno w tamtym czasie to było dla mnie duże przeżycie, bo to było wtedy pierwszy rok, że wszedłem do setki, to było 2010, 2011 jakoś tak i byłem wtedy tam 70 na świecie. Wygrałem tam parę challengerów i właściwie on mnie zaprosił, więc po tym 10 dniach treningów, jak pojechałem do Dohy na turniej, to trenowałem tam z Jarkonim Inenem, z Simonem, z wieloma zawodnikami przed turniejem, to myślałem, że gram z amatorami. Naprawdę? Naprawdę. Aż tak. Taka różnica w ogóle w rotacji piłki, slides, wszyscy grali 2 na godzinę nagle. 2 na godzinę, dużo, no inna półka, nie ten poziom. I tak grałem z nimi, grałem i też bardzo dobrze wtedy grałem. No i się wtedy zatrułem. I się wtedy zatrułem przed meczem, 3 dni w łóżku leżałem. 3 dni w łóżku leżałem i wtedy miałem takiego trenera z Niemiec. On był też trenerem Jarkonim Inena i grałem z nim Inenem w pierwszej rundzie. No i 3 dni w łóżku, oni powiedzieli, żebym się wycofał, że to nie ma sensu. A ja mówię, jak nie ma sensu? Mówię, 3 gram. I miałem 38 temperaturę. Ja mówię, dobra, zobaczę, set na seta wyjdę, jak się będę źle czuł, to zejdę. No i przegrałem pierwszego seta 6-3, w drugim wygrałem 6-2, no i w trzecim przegrałem 6-4. No ale grałem naprawdę na pół gwizdka i wtedy bardzo dobrze grałem. No ale ta choroba mnie trochę, no takie, no jasne, wiadomo, 3 dni zatrucia, to wiadomo 3 dzień. Tak, czyli można powiedzieć tak naprawdę, no to już jest chyba, wszyscy to wiedzą, jak ważne jest trenowanie z lepszymi zawodnikami od siebie. Tak samo dla młodszych zawodników, tak, to na pewno daje dużego kopa, ale co w takim razie temu lepszemu zawodnikowi daje trenowanie ze słabszym? No, wszystko zależy, wydaje mi się, od poziomu, bo jeżeli powiedzmy bierzemy zawodników do 14 lat i jak jest ktoś dużo lepszy, to wiadomo, temu słabszemu się lepiej trenuje, ale to jest jeszcze jakby słaby poziom i dla takiego 14-latka, jak gra z dużo słabszym, no to faktycznie no ciężko coś wynieść z tego. Wiadomo, że te poziomy muszą być bardziej zbliżone, ale na tym poziomie takim już ATP, no to jak ktoś jest słabszy, powiedzmy jest, nie wiem, 200 na świecie, a ktoś jest 50 na świecie, to ten 200 wciąż może bardzo dobrze grać na treningach i to już nie ma takiej różnicy, wydaje mi się. Więc tutaj nie ma problemu. Gorzej jest właśnie w tych młodszych kategoriach wiekowych, kiedy ta różnica jest duża, to faktycznie no ciężko, żeby coś ten dużo lepszy wynosił z takiego treningu. Mm-hmm. Nie ma co ukrywać. Tak, ja zawsze jestem zdumiona, jak oglądam mecze mężczyzn, nawet challengery, czy jakieś eliminacje wielkich szlemów, że poziom jest naprawdę wysoki w każdym tak naprawdę meczu. Jeżeli porównasz to do kobiet, obejrzysz eliminację, a turniej główny, no to widzisz ogromną różnicę. Mm-hmm. Czy można powiedzieć, że zawodnik właśnie 150-200 może wygrać u mężczyzn z zawodnikiem, który jest 40-50? No jasne. To tak na luzie? To po prostu to się zdarza często? Bardzo często. Jakby tak popatrzeć w ranking w turnieje, to i wielokrotnie, że zawodnicy nawet, którzy są 200 na świecie, wygrywają z eliminacji ATP cały turniej. To się zdarza, bym powiedział, 2 razy do roku. Więc to uważam, to nie jest, że raz na 10 lat, tylko to się... A ja już mówię o wygraniu turnieju, a mecze... Bardzo często się zdarza, że zawodnicy nawet 200-300 wygrywają z zawodnikami z 30 na świecie, 40. Czyli ten poziom jest naprawdę, jakby tak postawić kogoś, kto nigdy nie widział kogoś, jak ja w tenisa i ustawiam zawodnika 200 i 20, to nie wiesz, kto jest lepszy. Z boku, tak jak weźmiesz jakiegoś amatora, który lubi tenis, ale nie zna buzi, nie powie ci, kto jest... A jeszcze weźmiesz jakiegoś gościa, który jest 20 na świecie, który troszeczkę bardziej połamany, a weźmiesz jakiegoś Francuza 200 na świecie, to powiem, no ten lepszy. No. Tak. Więc tutaj jest. No ale tak, to właśnie też pokazuje, jak bardzo jest głowa ważna w tenisie. No właśnie, chciałam zapytać, dlaczego w takim razie ci zawodnicy, którzy są 200 i zdarza im się wygrywać z tymi facetami z 50-tki, nie ma ich tam. A tak naprawdę wielu z nich ma ten tenis i jest to teoretycznie możliwe, tak? Czyli to jest wszystko głowa?
No głowa, no i na pewno też treningi, to nie tylko sama głowa, bo wielu zawodników bardzo utalentowanych trenuje troszkę mniej, trochę mniej przykładają się na... Dużo takich utalentowanych zawodników też mniej trenuje, bo myślę, że oni nie muszą. Tutaj też to jest często u mężczyzn? Właśnie jak ktoś ma... No ostatnio trenowałem z takim jednym 15-latkiem, jeszcze przed koronawirusem, i przyszedł i mówi, ja coś tam, o ja mówię, czemu ty nie biegasz? O nie, on na treningu nie biega, na meczach tylko biega. 15 lat. A ja tak się patrzę, ja mówię, no to jak powiesz, tak podchodzisz do tego, to mówię, to szybciej skończysz karierę niż zaczniesz. On to chce, nie, bo on mówi, o ja mam głowę taką, ja mam taką mentalność meczową, ja na treningu to nie. No to wiadomo, że z takim podejściem też będzie ciężko miał. Jasne. Ale on o tym nie wie i myśli, że wie. No ale co? Właśnie pytałam o to, bo jestem ciekawa, dlatego że u kobiet bardzo często widzimy tak naprawdę, tak jak powiedziałeś też z Karoliną, no taki perfekcjonizm, tak? Czyli wszystko musi być na jak najwyższym poziomie. Z mojego doświadczenia też z zawodniczkami, z którymi pracowałam, im jest bardzo ciężko zaakceptować błędy, zaakceptować to, że ktoś mógł zagrać lepiej, i cały czas mają swój, ich własny standard tak naprawdę jest bardzo wysoki i bardzo ciężko jest im z niego zejść. Nieważne, czy są utalentowane, czy nie, tak naprawdę. Ale z tego, co słyszę od ciebie, to wydaje mi się, że faceci bardziej to wszystko biorą na luz, czyli łatwiej jest im po prostu to odpuścić. Oni tak, no nie mają takiego wielkiego parcia na to, żeby wszystko było idealnie. No, tylko pytanie teraz, z czego to się bierze? Wydaje mi się, że zawodnicy mają jakby trochę większe zaufanie do siebie i wiedzą, że to jest tylko trening. I jak zepsuje jedną piłkę czy dwie, to nie tak wie, że w meczu i tak będzie zepsuje 10 innych. A dziewczyny wychodzą i jakby boją się zrobić jakikolwiek błąd, bo jest, nie wiem, tak jakby nie dostrzegają tego, że tenis to jest też gra błędów. To nie jest tylko wygrywanie punktów, że zero błędów, tylko też każdemu się zdarzają błędy i one to jakby tego do końca, wydaje mi się, nie rozumieją. Dokładnie. A jak ty byś to wytłumaczył, jakbyś pracował z dziewczyną? Masz zawodniczkę, która no, jest perfekcjonistką, jest ciężko. Wiadomo, rozmowa jest jedną, jest chyba taką jedyną rzeczą, którą możesz zrobić, ale czy starałbyś się do tego podchodzić właśnie tak chłodno, logicznie i tłumaczyć tak, jak teraz tłumaczysz mi to w ten sposób? No, czy trzeba byłoby z tym Maćka synówkę wziąć? On na pewno bardzo dobrze takie rozmowy przeprowadza. Ale no na pewno, no, trzeba na luźnie do tego podchodzić. Wiadomo, że kiedy trzeba, to jest koncentracja, wszystko na poważnie, ale też trzeba umieć akceptować błędy. Wtedy się też lepiej sam ze sobą człowiek czuje na korcie, jeżeli po prostu cokolwiek, to wiadomo, daje siebie 200%, ale trzeba wszystko akceptować, tak samo brać na klatę i jak się zrobi błąd, jadę dalej i tyle, i nie przeżywać. No, w tenisie im dłużej właśnie siedzisz w jakimś tam nastawieniu takim negatywnym, mentalnym, to potem przegrasz jeszcze 5 innych punktów, do, jak będziesz to przeżywać, więc tutaj zepsujesz, akceptujesz, jedziesz dalej i tyle. Innej według mnie opcji strategii nie ma. Jak tobie udało się wyjść z tego, że mówiłeś, że bardzo przeżywałeś porażki? Czy po prostu w pewnym wieku dorosłeś do tego, że już tak nie było, czy... Tak. Ja przeżywałem bardzo porażki, jak byłem młodszy. Tam 20, 25, w tych latach bardzo chciałem wygrywać i gdzieś tam przegrałem. Ja na przykład jak przegrałem 2 mecze w pierwszych rundach, to już wiadomo, że przy 13 turnieju będzie też 3 razy pierwszy. Bo już tak się ryłem w głowie, że już samo grałem, już to mi wszystko przeszkadza. I potem pojechałem na turniej, już trenowałem tydzień. I potem 3 piłki zepsułem, nie wiem, to samo co w tamtym tygodniu będzie zaraz. No już tak we mnie to się działo. I potem musiałem jechać do domu, to było trenowałem 2 tygodnie, oczyściłem głowę i jechałem na następny turniej i było dużo lepiej. No a potem już później to potrafiłem po prostu olewać. Przegrałem mecz, no dobra, jutro idziemy na trening, trenuję i tyle, i daje się wszystko i mówię. Potem jeszcze się okazywało, że dobrze, że przegrałem ten mecz. Bo potem miałem więcej czasu, żeby się przygotować na następny turniej, gdzie była dużo większa pula nagród, dużo więcej punktów.
Czasami się okazywało, że dobrze, że ten mecz przegrałem. Czyli byłeś w stanie też widzieć tak jakby plusy w tym. Tak, no zawsze. To się zawsze. Tak, w pewnym momencie już starałem się widzieć też plusy właśnie w tych rzeczach, że tam przegrałem, to potem mogłem sobie tamto zrobić, tamto. Mhm. Jeszcze takie pytanie stricte trenerskie. Skąd czerpiesz wiedzę jako trener? Czy są też jakieś pozatenisowe źródła, z których się uczysz? Na przykład jeżeli chodzi o mentalność? Jak byłem zawodnikiem, to czytałem dużo takich książek o rozwoju osobistym. Myślę, że tenis ma dużo, dużo wspólnego właśnie z tą dziedziną, bo najczęściej jesteś na korcie sam. Dużo jest... Wahań emocjonalnych, bo cały czas jest nie tak jak w piłce, że jest gol na pół godziny, tylko tu cały czas wygrywasz, przegrywasz. Tak. I też trzeba się nauczyć z tym żyć i po prostu nie brać też tak jak wcześniej każdego punktu na poważnie, bo praktycznie co 20 sekund możesz przegrać i wygrać. Mhm. I jak już każdy punkt przeżywał, a każdy przeżywał negatywnie albo pozytywnie, to cały czas był człowiek tak, a to chodzi o to, żeby być cały czas w jednej linii. I bo mecz jest długi i trzeba trzymać ciśnienie. Czy są jakieś szczególne książki, które ci zapadły w pamięć? Mógłbyś coś polecić? Są. Ale to jest tajemnica. Mogę to powiedzieć poza kamerą. Dobrze. Na pewno zapytam i nie zdradzę. No i może ostatnie pytanie. Jak widzisz tenis w przyszłości? Pytam dlatego, że teraz statystyki się stają dość ważnym elementem gry tenisowej. Już pojawiają się trenerzy od statystyk tak naprawdę. Już trenerzy, nie tylko trenerzy tenisowi, ale są też trenerzy od statystyk. W ogóle u dziewczyn, jak jesteś jako tam ten trener z boku, to dostajesz iPada i masz całe statystyki, nie? Tak, u was no, tego dokładnie. Nie ma, bo u was może być ten coaching. Tak. A u facetów nie, więc ja tam brałem tego iPada i mówię faktycznie zobacz, że tutaj ta Kerber serwuje tylko na forehand, nie? No, i w ważnych punktach tu. No ale to jest też takie wszystko. Potem powiesz, Karina, na breakpointie serwuje ci tylko na forehand. Dostanie na backhand, zepsuje się, będzie patrzeć przez godzinę na ciebie, więc tutaj tak. To jest wszystko ryzykowna gierka to jest. Dokładnie. No, ale czy myślisz, że w przyszłości te statystyki będą tak ważne, że naprawdę będziemy jako trenerzy patrzeć na nie i tylko na nie, jeżeli chodzi o dobieranie taktyk na poszczególnych przeciwników? Nie, myślę, że nie do końca, bo zawsze w tenisa to gra zawsze człowiek i myślę, że ci najwięksi zawodnicy zawsze będą mieć coś ponad tym i jeżeli ktoś będzie grał mega, no, według jakichś tam numerków. Tak, to człowiek zawsze jest mądrzejszy od komputera, więc wszystko obejdzie. To ciekawe, ja naprawdę jestem ciekawa, gdzie to pójdzie. A jeszcze wspomniałeś o on-court coachingu. W zeszłym roku na finałach Next Gen ATP Finals była też taka forma tego on-court coachingu przez słuchawki, tak? Czy myślisz, że u mężczyzn to jest coś, co byłoby też ciekawe? No bo wiadomo, wydaje mi się, że u kobiet to nie zrobili tego po to, żeby pomagać zawodnikom, tylko bardziej po to, żeby był większy show na korcie, żeby ludzie, którzy oglądali, no mogli, wiadomo, u kobiet zawsze będzie show, gdzie jest dużo emocji. Czy myślisz, że u mężczyzn to byłoby coś pomocne i dużo zawodników by z tego korzystało? Czy ty byś z tego korzystał? Ja nigdy nie lubiłem, jak mi ktoś podpowiada coś. Ja wolałem, nawet jak błędne decyzje wolałem sam podejmować, ktoś mi coś podpowiada, ja zawsze z drugą stronę robiłem. Mówi, Michał, serwuj na zewnątrz. No to do środka, wiadomo, od razu. No i zawsze byłem przekorny, więc ja nie lubię na korcie, nawet jak na tych meczach Davis Cupowych, to też za dużo nie lubiłem słuchać. Przed meczem owszem, ale podczas meczu nie. Podczas meczu już nie. Sam chciałem wszystko robić, więc, ale myślę, że jest to na pewno byłoby ciekawe. Myślę, że byłoby więcej nawet przyjemności z oglądania facetów radzących się, bo tam pewnie byłyby dużo też żartów. Tak, więc to, więcej niż rozmów o tenisie. No, ludzie by się też zdziwili.
więc myślę, że to jest na pewno fajna, fajna rzecz. To fajnie, to może kiedyś wejdzie. Ja też mam taką nadzieję, bo chciałabym zobaczyć, jakie są te interakcje między właśnie trenerami i zawodnikami z tej męskiej strony. Jak widzisz tenis po tej naszej całej nieciekawej sytuacji na świecie? Czy myślisz, że wróci wszystko do normy i będzie wyglądało tak samo, jak wyglądało przed, czy coś się zmieni? No nie wiem, czy w tym roku już coś, jakieś turnieje się odbędą. Mam nadzieję, że tak, a teraz mają być te poluzowania, więc może faktycznie coś idzie w dobrą stronę i musiałoby się ruszyć coś naprawdę szybko, szybko. Nie wiem, może jakieś turnieje bez publiczności w tym roku jeszcze, może coś, ale czy coś się zmieni w przyszłych sezonach? No, nie wiem, no mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że wszystko będzie to samo, będzie można pojechać sobie na turniej, ludzie będą chodzić obok, będzie można służyć w restauracji, bo tego mi najbardziej brakuje teraz. Wyobrażałbyś sobie grania bez publiczności, takich dużych turniejów, na przykład Indian Wells czy Wielkich Szlemów, na tych wielkich stadionach i po prostu... No na pewno jest to ciężkie, szczególnie dla tych zawodników typu Federer, Nadal. Zupełnie inna atmosfera, prawda? Tak, to oni są niesieni. No dla kogo gra Federer? Pewnie też w dużej mierze dla publiczności. Mm. Nie grasz dla siebie też, ale on uwielbia tą publiczność, tych ludzi, więc to jest też na pewno jego duża motywacja. A jak miał grać sam tutaj gdzieś na jakimś korcie, to wiadomo, można potrenować, ale na turnieju grać bez publiczności na pewno żadna przyjemność. No ciekawe. No ale to jest też tak, znaczy ja wiem, jak to się gra i pewnie ty też, bo wiele takich turniej mniejszych się gra bez publiczności, ale wiadomo, że jest mega różnica, jak widzisz na duży kort, dużo ludzi, inny świat. Tak, trzeba się do tego na pewno też przyzwyczajać i z tym się oswajać. No tak, a oni jak nie grali przez 20 lat bez publiczności, no co? To mogłoby się dziać. No miejmy nadzieję, że wszystko wróci do normy. Dziękuję ci bardzo za dzisiaj. Dziękuję również. Jak będą kolejne tematy, to będziemy się spotykać jeszcze raz, mam nadzieję. Tak jest.